Naszym zdaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Górniczej nie istnieje, a jeśli istnieje, to nie działa sprawnie. Oto krótka historia uzasadniająca tę hipotezę. Malownicza okolica Lipówki. Sterty gruzu, plastiku, smoły i starych opon. Pan Włodzimierz Łubina zauważa, że przewody wysokiego napięcia na przechodzących przez ten teren linii energetycznej są na niebezpiecznej dla zdrowia i życia człowieka wysokości. Minimalna odległość pomiędzy ziemią a wiszącymi przewodami powinna wynosić bowiem prawie 8 metrów, jak widać na przedstawionym przykładzie. Jednak na terenach przy Lipówce na odcinku ponad 100 metrów tak nie jest. Jak Państwo widzicie, ta odległość jest co najmniej dwukrotnie mniejsza. Około 4 metrów przestrzeni do kabli wysokiego napięcia stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Czas przystąpić do działania. Dzwonimy do Urzędu Miejskiego. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Nikt nie odbiera. Jest godzina dokładnie 16:18. Kolejny telefon. Teraz zadzwonimy do... Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Po dłuższej chwili udaje się dodzwonić do Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Po szczegółowym opisie miejsca i okoliczności stwarzających zagrożenie, pracownica centrum obiecała skierować w to miejsce kompetentne służby. Jak Państwo widzą, a urzędnik z Centrum Zarządzania Kryzysowego słyszała, sprawa dotyczyła linii wysokiego napięcia. Logika podpowiada, że powinny przyjechać służby energetyczne. A kogo my tu mamy? Na miejsce zawitała Straż Miejska. Pan Włodzimierz wskazał im miejsce, które zagrażało zdrowiu i życiu ludzi. Strażnicy potwierdzili nasze przypuszczenia, iż nie posiadają kompetencji w dziedzinie energetyki, nie posiadają też żadnych urządzeń pomiarowych. Jedyne, co mogą zrobić, to sporządzić notatkę służbową. Co też uczynili i odjechali. Panu Włodzimierzowi nie wystarczyło jednak takie załatwienie sprawy poprzez wypełnienie urzędowego dokumentu i postanowił rozwiązać problem, aby nikogo nie spotkało nieszczęście. Zadzwonił więc do pogotowia energetycznego pod 991, gdzie poinformowano go, że nikt nie zgłasza do nich problemu i że wysyłają ekipę interwencyjną w zagrożony rejon. Tym razem trafiliśmy na konkretnych fachowców. Po wysłuchaniu pana Włodzimierza i osobistym zbadaniu stanu rzeczy, energetycy zachowali się odpowiedzialnie. Przedstawili sprawę swojej centrali i pozostali na miejscu do chwili usunięcia zagrożenia z przedmiotowego terenu. Przyjętym i zrealizowanym przez nich rozwiązaniem było wyrównanie poziomu śmieci znajdujących się pod kablami wysokiego napięcia do minimalnych wymagań w tym zakresie. Jak opowiadali nam fachowcy, sprawa składowania śmieci pod linią energetyczną przy Lipówce ciągnie się już od dłuższego czasu. Pół roku wcześniej, usuwając awarię w tym miejscu, musieli odkopać zasypany śmieciami słup na głębokość ponad metr. Po zdarzeniu wystąpili do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej o usunięcie spod linii wysokiego napięcia, obejmując to również podtrzymujące je słupy, warstwy zalegającego tu gruzu do przepisowych 7,67 metra odległości przewodów od powierzchni ziemi. Miasto zobowiązało się do dostosowania się do zaleceń energetyków. Jak widać, w praktyce zastosowano jednak proces odwrotny, to jest nawieziono kolejne warstwy śmieci i gruzu. Nie mogąc pogodzić się z tak bulwersującym opisem zaniedbań i beztroski dąbrowskiego magistratu, pan Włodzimierz Łubina jeszcze w tym samym dniu interweniował u dąbrowskiego parlamentarzysty. Zaniepokojony przedstawioną sytuacją, poseł na Sejm Robert Warwas, tuż po uroczystościach związanych ze świętem 3 maja, niezwłocznie udał się na wizję lokalną na zabezpieczony już teren obok toru motokrosowego. Po dokładnym obejrzeniu okolicy oraz wysłuchaniu sprawozdania pana Włodzimierza obiecał bliżej zająć się tą sprawą. Jak widać, bez zaangażowania i uporu mieszkańca Dąbrowy Górniczej mogłoby dojść do nieszczęścia. A Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Miejskim Dąbrowy Górniczej? No cóż,
Przyjęło zgłoszenie, wysłało straż miejską, która sporządziła notatkę i w dokumentach wszystko się zgadza. Czy na pewno? Na przedstawionym przykładzie możemy stwierdzić, iż Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Górniczej nie działa, choć w zakresie jego działania znajdziemy m.in. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, czy przyjmowanie zgłoszeń i interwencji od mieszkańców oraz przekazywanie ich do załatwienia właściwym podmiotom, czyli odpowiednio 36 i 38 punkt zadań Centrum uwidocznionych w BIP-ie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Popatrząc na załatwienie sprawy w tym konkretnym przypadku, Dąbrowskie Centrum Zarządzania Kryzysowego nie działa. Zauważmy, że było zgłoszenie zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców związane z linią energetyczną. A. Po zgłoszeniu przyjechała tylko Straż Miejska. Nawet strażnicy nic nie zrobili, aby, tak jak później uczyniła to służba energetyczna, zabezpieczyć teren do przyjazdu właściwych służb. Nie wspomniano nawet, aby ktoś z lokalnych służb energetycznych miał zamiar wybrać się w miejsce stwarzające zagrożenie dla życia mieszkańców. Wracając do pani dyspozytor Centrum Zarządzania Kryzysowego, nie znała ona topografii Dąbrowy Górniczej, jak również, co rodzi pytanie o jakość procedur centrum, nie zawiadomiła właściwych służb. Jeśli przełożymy to nie na zagrożenie potencjalne, ale na przykład na choćby toksyczne odpady, to strach do takiego centrum dzwonić, bo nie wiadomo, czy bardziej pomoże, czy zaszkodzi swoim działaniem. Pan prezydent Zbigniew Podraza, odpowiedzialny osobiście za działalność Dąbrowskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, powinien niewątpliwie w bardzo niedługim czasie przeanalizować i zareagować na tak skandaliczne nieprawidłowości w działaniu miejskiej służby.